Dzień dobry, moi drodzy. Witam was ponownie na moim kanale. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zostawiać łapki w górę, pozytywne komentarze. I na wstępie chcę powiedzieć, że przepraszam za to, jakbym miała zachrypniony głos, ale po ostatniej imprezce, gdzie był festyn, gdzie ją nagrywałam, jak się daliśmy i tak dalej, to trochę mój głos na tym ucierpiał. I czasami po prostu mam chrypkę, więc bardzo za to przepraszam. No i co, dzisiaj nagrywamy sobie odcinek NGL plus czytanie komentarzy z YouTube'a. Najpierw przejdziemy do tych komentarzy, bo są dwa. Właściwie to jest... Tak, są dwa. Wypróbuj sobie podkład Eveline. Jest tani, trwały, nic nie waży, a nie roluje się, a roller strasznie się ciastkuje. Dodatkowo jest testowany na zwierzętach. Może to jest jeden komentarz. Ja używam z Loaya. Ktoś po prostu też się śmieje z mojej wymowy, że nie wymawiam prawidłowo, ale wy wiecie, że mam problem z wymową i po prostu ja się tym nie przejmuję. Ja ten podkład używam, on jest teraz na mnie za ciemny i mam jeden najjaśniejszy podkład, więc ten sobie zostawię na razie i jaśniejszy będę używać. Ja po prostu nie chcę na razie kupować podkładów, dlatego że mam tak dużo ich, że muszę je zużyć, więc na razie nie będę kupować tych podkładów. No i drugi komentarz, który się pojawił pod vlogiem, widać, że jakim fryzjerem jestem, mówiłaś, że ktoś z widzów proponował ci spotkanie, ale niby nie masz czasu na spotkanie, bo podobno jesteś zajęta, a tak naprawdę tylko po galeriach chodzisz. Widać, że nie jesteś busy, więc jak Farmazon nie doceniasz widzów. Moi drodzy, to, że pani Aneta tak twierdzi, że nie mam czasu po tym, że zobaczyła film, który nie wiem, trwa kilka minut, wy widzicie na filmach tylko fragmenty mojego dnia. Nie pokazuję wam większość rzeczy, bo na razie nie mogę wam tego pokazywać. Nie mówię wam większość rzeczy, bo też na razie nie mogę mówić większość rzeczy, co się dzieje dookoła, do czego się przygotowujemy i tak dalej. Nie mogę wam po prostu tego powiedzieć. To, że widzicie fragmenty, okej. Okay. Tak, jestem zajęta. Nie mam czasu na spotkania z wami, moi kochani widzowie. Może, nie wiem, październik, listopad, może w tych okolicach będę mieć czas, ale to się jeszcze zobaczę, nic wam nie obiecuję. To, że pani Aneta po fragmentach filmu stwierdza fakt, że ja tylko chodzę po galeriach i nic więcej nie robię, no to już nie jest moja wina. Możecie sobie do mnie napisać w wiadomościach prywatnych, ja wam opowiem, co się tak naprawdę dzieje i tak dalej, a jak nie, no to poczekajcie jeszcze kilka tygodni i po prostu się dowiecie, co się tak naprawdę dzieje. I nie, to nie jest Farmazon i tak dalej. I doceniam moich widzów, po prostu bardzo doceniam. Wiadomo, hejt się zdarza. Ta pani już po prostu u mnie nie zabłyśnie na kanale, bo jest zablokowana. I no, po jednym fragmencie filmu stwierdza fakt, że ja nic podobno nie robię. A więc, no, moi drodzy, to już nie jest moja wina, że ta osoba tak stwierdza. Przechodzimy do NGL-ów. Czekajcie. Skąd się znacie z Sandrą i po ile macie lat? Znamy się z Sandrą ze szkoły, bo chodziłyśmy razem do szkoły. No i Sandra ma 19 zaraz, a ja 21.
Więc znamy się ze szkoły. Do kogo najczęściej piszesz wiadomości? Do Sandry? Kim jest dla ciebie Oliwia? Jeżeli ktoś nie wie, o jaką Oliwię chodzi, na kanale są kilka filmów z Oliwią, gdzie niby ludzie stwierdzili, że Oliwia robi patologię, ale Oliwia nakręcała, po prostu śmialiśmy się i tak dalej. Był pozytywny nastrój i to wszystko było robione dla żartów, a nie po to, żeby kogoś obrazić. Oliwia to jest moja znajoma. Jak już miałaś kiedyś kaca? Tak, miałam kiedyś kaca. Najgorszy tekst na podryw jakikolwiek usłyszałaś? Nie było takiego. Ulubione jedzenie? To jest spaghetti albo tortilla. O której zazwyczaj kładziesz się spać? 23, pierwsza, w zależności od dnia. Dawaj więcej stylówek, bo mega są. Dobrze, postaram się dawać więcej stylizacji, czy tutaj na YouTubie, czy na Instagramie, na którego was też zapraszam tam. I tutaj dostałam wiadomość, która mnie bardzo jakby pocieszyła i tak dalej. Jeżeli mam być szczera, niepotrzebnie miałaś kompleksy. Bardzo dobrze, że akceptujesz siebie taką, jaką jesteś. Noś krótkie spodenki, spódniczki. Bo bardzo dobrze w nich wyglądasz. Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. I tutaj mam następną wiadomość, już wam ją przeczytam, tylko muszę się do niej dobić i dostać. Momencik. Witaj Natalko, mam figurę podobną do ciebie, bądź nawet identyczną i nie zamierzam tylko dlatego zrezygnować z krótkich spodenek, spódniczek, jeśli się komuś to nie podoba, niech na mnie nie patrzy. Nie zamierzam się gotować. Tak, dokładnie, są ciepłe dni. Ja też nie zamierzam się gotować w długich spodniach, mimo to, że teraz mam długie spodnie, bo na szybko po prostu wyszłam z psem. Mam tu kawusię. Po prostu na szybko coś zarzuciłam na siebie, żeby po prostu wyjść z moim szczeniakiem na dwór, z moim psem na dwór, bo już jest dorosła. No, także jak widzicie, moi drodzy, mam widzów, którzy po prostu mnie wspierają, których ja też wspieram jak mogę, więc to nie jest tak, że ja nie doceniam widzów, tak jak i ty jedna osoba stwierdziła fakt, bo jakby tak było, to po prostu bym miała gdzieś to, co piszecie, wszystkie komentarze bym miała gdzieś, nie reagowałabym na nie i tak dalej, a na wszystkie reaguję, odpisuję wam w wiadomościach prywatnych, jak do mnie piszecie, jak mam po prostu czas, czy tam odpisuję, czy daję wam pod wiadomościami serduszko i no. Także tak, moi drodzy, to by było chyba na tyle. To by było na tyle, moi drodzy. Także mam nadzieję, że ten odcinek NGL wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, pozytywne komentarze. No i co, widzimy się już niebawem w następnych odcinkach. Także do zobaczenia, moi drodzy.